Nowa drużyna w Europie. Za chwilę popatrzymy jak właśnie na Jakuba Świerczoka. Poproszę cię o wypowiedź na temat jego debiutu w Kaiserslautern. No powiem tak. I co znaczy dzisiaj ten klub Bundesligi? Było, nie było, ale nie ten, który mistrzostwo zdobywał. No właśnie. Nie Fritza Waltera. Tak, Kaiserslautern jest dzisiaj w strefie spadkowej i tam razem z Freiburgiem, z Augsburgiem, z Mainzem Eugena Polańskiego walczy o utrzymanie. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że Ilian Micański, kiedy odchodził do Kaiserslautern, był znacznie bardziej utytułowanym napastnikiem niż Kamil. A Kamil w pierwszym meczu przez portal Gol.com został wybrany najlepszym piłkarzem. Jakub właśnie. O, przepraszam, tak, spotkania. Może na drugie ma Kamil. Został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania. Trybuny skandowały jego imię, Jakub. I ten chłopak naprawdę pokazał, że jego potencjał na tę drużynę jest wystarczający. No ale to jest pierwsze spotkanie. Bundesliga to jest liga, w której liczy się siła fizyczna, liczy się kondycja i wybieganie, więc ja bym 2-3 miesiące poczekał i dopiero później tak naprawdę oceniał, bo takich debiutów marzeń mieliśmy wiele. Ale później... Tak, ja pamiętam jak Henryk Bałuszyński, nazwali go Bomber chyba, bo co mecz to strzelał bramkę, co mecz bramkę, wydawało się, że on skończy sezon z 30 golami w Bundeslidze, a skończył z dwoma, bo to było tak... po tych dwóch pierwszych występach. Ja powiem,